Witam serdecznie. Dzisiaj moimi Państwa gościem w Audycji Czerwony Dywan jest Simi, Kasia Makowiecka. Dzień dobry, bardzo mi miło. Jest nam tym bardziej przyjemnie, że po pierwsze, przebój serce to był jeden z hitów tegorocznych wakacji. A po drugie, jest nam bardzo przyjemnie, bo jesteś z Gdańska i tak przejazdem znalazłaś czas, żeby nas odwiedzić. Tak, akurat byliśmy wczoraj w Łodzi na festiwalu Great September. Gdzie właśnie miałam okazję od, otwierać ten festiwal. E, I akurat y, jadąc teraz do Warszawy na jutrzejszy koncert, mieliśmy po drodze, więc, więc idealnie było się u Was zatrzymać, bo jednak fajniej na pewno spotkać się na żywo niż <grywania> dzwaniać na Skype'ie. Także też mi bardzo miło. Kasiu, muszę poruszyć ten temat, bo wydaje mi się, że ty byłaś skazana na muzykę. Pochodzisz z bardzo muzycznej rodziny. To prawda. To prawda. Muzyka w moim domu była od zawsze, jakby na pewno jestem nią przesiąknięta i nie wyzbraniałam się jakoś specjalnie. Ja też zawsze um, w czterech ścianach swojego pokoju y, pisałam piosenki. Najpierw właśnie tak dla siebie bardzo nieśmiało, aż przed moment, kiedy właśnie postanowiłam, że chciałabym już się podzielić, że nadszedł, nadszedł już na to czas. Więc y, więc tak, no muzyka była od zawsze. No to może ja tu dopowiem. Mama i tata, grupa zajazd. Tak. A brat to Tomasz Makowiecki. Dokładnie, tak. No więc rodzina na wskroś muzyczna, ale powiedzmy, kiedy. Y, Przyszło ci do głowy, że ja jednak stworzę coś swojego, bo jesteś i wokalistką, i autorką tekstów, i kompozytorką. Kiedy to Kasia siedzi, mała Kasia albo młoda Kasia, i mówi: Teraz ja. Wiesz co? Um... Tak naprawdę to był chyba 2018 rok, jakoś jesienią, kiedy ja y, postanowiłam spełnić swoje marzenie i nagrać pierwszą live sesję, w której fa faktycznie występuję sama, jestem przy fortepianie i śpiewam swoją piosenkę tak, jak ją stworzyłam. I przyszedł ten moment tak zupełnie naturalnie, myślę, że do wszystkiego trzeba dojrzeć, nie da się niczego na siłę przyspieszyć. Więc to był ten, ten czas, kiedy, kiedy postanowiłam podzielić się swoją muzyką z, z publicznością. 2018 rok i od tak. razu zaowocował Twoją płytą. To prawda, bo płytę wydałam również w 2018. E, tak, i to, była moja, to były moje krótkie historie, właśnie, które. No, płyta m, tak samo, właśnie. Była nagrana m, w domowym zaciszu przy pianinie część wokali, nawet pamiętam, że nagrywałam w szafie, więc to naprawdę dużo jest tam intymności i, i dużo komfortu, który miałam, no bo jednak takie nagrywanie w domu nieśpieszne jest, no jest bardzo, bardzo wygodne i, i bardzo sprzyja też twórczości. Tak jak wspominałaś, bardzo nie chcę powiedzieć oszczędne, w ogóle nie lubię słowa oszczędne, bardzo takie surowe aranżacje, bo śpiewasz przy samym pianinie. Czy... Miałaś czasem y, takie wrażenie, że będziesz porównywana do Tori Amos? Wiesz co? Y Hmm, chyba, chyba słyszałam faktycznie to porównanie <noise> już kiedyś, ale nie, zupełnie, bo ja też Tori Amos nie słuchałam nigdy, więc nie przyszło mi akurat to do głowy, ale myślę, że to jest bardzo miłe usłyszeć coś takiego, no bo to jest wyjątkowa artystka. Kiedy pisałam piosenki, to ja w ogóle o niczym nie myślałam, niczego, wiesz, nie oczekiwałam, nie planowałam, po prostu chciałam. No przyszedł moment, że ja chciałam to z siebie wypuścić, że już nadszedł ten czas, żeby się podzielić. Dzielić tym, co we mnie siedzi, tym, co mi gra w duszę. Wspomniałaś, że nie słuchasz torii Amos, a czego słuchasz prywatnie. Słucham bardzo dużo różnej muzyki, dużo takiej faktycznie songwriterskiej też, chociażby Tomas Dybdal, którego miałam okazję supportować, ale też lubię muzykę, która porywa do tańca, która ma więcej brzmień, instrumentów. Jest taki fajny zespół z Izraela, który nazywa się Lola Marsz i ja naprawdę jestem dużą fanką. Byłam już na dwóch koncertach <grym> i no, słucham przeróżnej muzyki. Bardzo sobie cenię, na pewno no, akustyczne brzmienia, bardzo lubię też oczywiście słuchać tekstów, bardzo mnie ciekawią historie opowiadane również w piosenkach, także. Przeróżna, przeróżna jest muzyka, którą słucham, dlatego też myślę, że w kolejnej płycie będzie można odczuć też to, że jakby ja miałam bardzo dużą potrzebę wypowiedzenia się muzycznie i właśnie wyrzucenia z siebie tym razem tego, co mi muzycznie w duszy gra. Czyli właśnie na przykład piosenka Serce jest bardzo radosna i została napisana na ukulele, bo po raz pierwszy sięgnęłam po ukulele i właśnie ona też ma zupełnie inne brzmienie, trochę folkowe, trochę kantrowe. I to jest też, co ja. Szczerze yy, bardzo lubię, więc. No. Jeszcze będziemy mówić o sercu, jeszcze będziemy mówić o tej nadchodzącej płycie, ale wróćmy jeszcze do tej poprzedniej mm -hmm. y, instrumentarium, tak jak wspominałam, takie bardzo oszczędne, twój głos. Jest tam mam wrażenie, coś jeszcze. Kaś, powiedz mi, z czego to wynika? Czy to takie Twoje, nie chcę nazwać tego uduchowienie, ale taka oniryczność na tej płycie, wynika też z tego, że pasjonujesz się jogą? To jest takie połączenie tego wszystkiego? Z jogą jest tak, że ym, ja w sumie trafiłam na nią przypadkiem, i, ale od razu poczułam, że ona jest bardzo ze mną spójna, że jest mi gdzieś tam potrzebna, że bardzo mi się podoba. I ona daje mi faktycznie takie ukojenie, takie zatrzymuje mnie w ciągu dnia, daje mi chwilę dla siebie, dzięki temu ja mam też chwilę do namysłu, do tego, żeby oczyścić głowę trochę, myśli, żeby znaleźć też miejsce na nagromadzenie kolejnych. Więc tak, no ja myślę, że ponieważ yoga jest dużą częścią mojego życia, ona też wpływa na, na moją twórczość. To wszystko, tak naprawdę, mam wrażenie, jest ze sobą połączone, że tu w ogóle nie ma przypadków, że to wszystko naprawdę ze sobą rezonuje. Tak, tak mogę to po prostu określić. Powiedz mi, jak wspominasz swój pierwszy koncert? Mój pierwszy koncert, pamiętam dobrze, bardzo dobrze. Odbył się w Warszawie w otwartej pracowni, w takim domku fińskim, który jest w ogóle w centrum miasta, a jest tak. Jest takie poczucie, jakby się było gdzieś w domku, w bieszczadach, więc znalazłam sobie wyjątkowe miejsce, żeby właśnie po raz pierwszy wystąpić, w bardzo takim przyjaznym otoczeniu. I pamiętam, że byłam tak zestresowana, że opowiadałam o każdej piosence, o historii. Już teraz na koncertach nawet nie za bardzo jest na to czas. No wiadomo, że gram koncerty, bo chcę zaśpiewać, zagrać, a nie, nie, niekoniecznie opowiadać o piosenkach, ale też. Ten, ten, ten pierwszy koncert był właśnie takim wyjątkowym spotkaniem z ludźmi, którzy dali mi też ogromne wsparcie, śmiali się razem ze mną, płakali. To było naprawdę wzruszające. Także pamiętam to doskonale i to było cudowne wydarzenie. Ja pytam wszystkich artystów, którzy są na czerwonym dywanie Radia RSC, kończy się koncert i jak wtedy wracasz do takiego? Powiedzmy sobie normalnego życia, bo wiadomo, że jest taki moment, że jest sezon, koncertuje się, koncertuje, i nagle tych koncertów nie ma. Jak sobie potem odnajdujesz tę rzeczywistość pokoncertową? No właśnie, na szczęście, dzięki temu, że mam też, bo ja na co dzień prowadzę studio jogi w Gdyni i mam też taką odskocznię, i ja myślę, że to jest bardzo dobre, że to jest fajny taki balans. Ee, że można trochę odpocząć od muzyki, zająć się czymś innym, żeby właśnie nie zwariować, ale żeby też móc zatęsknić. I myślę, że to jest bardzo, znaczy ja mam takie poczucie dla mnie, że to jest bardzo takie zdrowe ee, i fajne, no bo gdzieś tam napędza do dalszych działań, daje jakieś takie wytchnienie. Także e, z tym wolnym czasem sobie dobrze radzę. Simi, dlaczego taki pseudonim? chciałam się ukryć na pewno chciałam dać sobie możliwość posiadania jakby takiej czystej karty że, żeby faktycznie zwrócić na siebie uwagę ale bo do tej pory wszyscy zanim zaczęłam tworzyć muzykę byłam właśnie kojarzona jako nauczycielka jogi ale nikt nie miał pojęcia że ja zajmuję się muzyką że to robię że to jest bardzo ważną dla mnie jakby część, częścią mojego życia no i chciałam właśnie zwrócić uwagę na zasadzie spójrzcie na mnie od innej strony. I właśnie to jest to Simi, jest to takie wołanie trochę o uwagę, a pseudonim przy okazji właśnie po to, żeby móc zrobić coś zupełnie od zera po swojemu. No i właśnie tak to, tak to sobie wymyśliłam. Są takie utwory jak Chmury... Bardzo takie, no powiedzmy sobie, jak już wspominaliśmy, oszczędne jeśli chodzi o instrumentarium, piękne, z głębi, i pojawia się utwór serce, który porywa do tańca, który mam wrażenie jest czymś zupełnie innym, co było na poprzedniej płycie. Tak. Dlaczego? Tak. To jest to właśnie też to, o co mnie pytałaś, jakiej ja słucham muzyki, i to jest odzwierciedlenie właśnie też tego, co ja lubię, co, czego właśnie słucham na co dzień. Ja też zawsze. Tańczyłam, więc jakby energia, którą daje muzyka też jest mi bardzo potrzebna i jest mi bardzo bliska, stąd też chyba potrzeba po prostu napisania takiej piosenki i, i myślę, że to jest to właśnie. Ta następna płyta, czy ona będzie bardziej już taka właśnie z większą ilością instrumentów, będzie bardziej, no powiedzmy sobie idąca w stronę serca, czy będą też utwory powracające do poprzedniego krążka? Płyta będzie na pewno bardzo zróżnicowana, będzie bardzo dużo różnych brzmień, instrumentów, bo pojawia się perkusja, syntezatory, kornet, właśnie no, dużo, dużo, dużo różności, ale wciąż będę to ja, więc na pewno nie będzie czegoś takiego, że, że zmieniłam zupełnie styl muzyki. Będzie on po, będzie po prostu muzycznie. To wszystko bardziej rozbudowane. Myślę, że może być nawet dla słuchacza ciekawsze, interesujące. Może być to miłym zaskoczeniem. Sama piszesz teksty. Te teksty są zawsze o czymś. Mam wrażenie, że to jest też takie spojrzenie na naszą współczesną kondycję na kondycję emocjonalną, kondycję po prostu ludzką. Tak, tak. Ja właśnie bardzo często inspirację chłonę gdzieś tak z, po prostu z otoczenia, z obserwacji, z tego co widzę, co, co mnie nurtuje, zastanawia, intryguje. No tak, to jest jakby codzienność, to co się wydarza, to co, to, co u mnie też się dzieje emocjonalnie. Więc, e, więc tak, poruszam różne, różne e, tematy po prostu, jest dla mnie, dla mnie, właśnie pisanie piosenek jest też takim oczyszczeniem, takim azylem. A propos tego azylu, to masz piosenkę zawsze w głowie, czy najpierw na przykład masz tekst i dobierasz, w ogóle zawsze mnie to bardzo intryguje, mm -hmm. w przypadku twórców, którzy tworzą i muzykę i tekst, czy to jest, że piosenka się objawia całościowo, czy tak powoli schodkami to, to się dzieje? U mnie jest tak, że ja zawsze mam przy sobie notes. Wiadomo, w telefonie dyktafon. I zwykle, jak jestem w podróży, to właśnie wszystkie jakieś myśli, które przychodzą do mnie, zapisuję sobie w notesie, bardzo często w pociągu. Często przychodzi do mnie też od razu melodia, więc ja, jak już wysiadam z pociągu, idę do domu, to szybciutko przekładam sobie to na pianino, żeby nie, gdzieś mi to nie uleciało. I bardzo często jest tak, że, że to wszystko równolegle przychodzi. I Muzyka i słowa. Czasami jest tak, że, że długo, długo nic, a, a czasami jest tak, że po prostu od razu, od co się samo pisze po prostu, że jest ten taki moment, właśnie, e, który łapie w locie. Ta nadchodząca płyta kiedy się możemy spodziewać? Płyta pl planuję wydać ją na początku roku. Jeszcze w październiku chciałabym podzielić się singlem. E, czyli jakby no, nową piosenką która będzie jeszcze zapowiadać płyta. E, także na social mediach Simi Official będę o wszystkim na bieżąco na pewno informować. Nie możesz zdradzić jeszcze tytułu? E, płyty? Jeszcze jeszcze nie. To postawimy tu kropkę, a do tego pytania wrócimy, bo mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy przy okazji wydania kolejnej płyty. Moimi państwa gościem w programie Czerwony Dywan była Simi, Kasia Makowiecka. Dziękujemy. Bardzo dziękuję.